Hej, witajcie, tu Arek 265. Witam ponownie w karierze menadżerskiej Patryka Muchy w Realu Madryt. Także zapraszam Was na rewanżowe spotkanie w ramach Superpucharu Hiszpanii z Barceloną. Nie będziemy już przedłużać. Takim składem chyba wyjdziemy. No, na Barcelonie. Rozpoczynamy. Drugi mecz. Puchar Hiszpanii. Na trybunach da się już wyczuć rosnące napięcie. Drużyna gości ma przewagę po pierwszym meczu, ale tutaj może się jeszcze wszystko wydarzyć. Pytanie dnia, czy zaliczka z pierwszego spotkania wystarczy? Gospodarze na pewno dadzą z siebie wszystko, żeby nie przegrać przed własną publicznością. Dzisiaj FC Barcelona gra przeciwko Realowi Madryt. Dzisiaj czeka nas pasjonujący zjawisko w Superpucharze. Naprzeciwko siebie stanął dwa silne zespoły, oba przywykłe do wygrywania. Będziemy mogli narzekać, biorąc pod uwagę, jak utalentowani zawodnicy grają w obu zespołach. Tacy zawodnicy, jak liderzy tych dwóch zespołów, naprawdę potrafią samodzielnie odmienić oblicze spotkania. A spotkanie przeciwko siebie to gwarancja wspaniałego optymizmu. Gracze barscy dysponują bajeczną techniką, która sprzyja grze piłką. Długie utrzymywanie się przy niej to symbol drużyny z Camp Nou. W dzisiejszym meczu rywale będą mieli trudny wybór, albo zachować zwarte szyki i dać sobie narzucić styl Barsy, albo próbować powalczyć o piłkę, ryzykując zostawienie luki, którą Katalończycy natychmiast wykorzystają. Coś się wybaczcie. Będą obsługiwani podaniami przez uczestniczących w ataku.
prostu miłośników klubu, takich samych jak kibice i zwolennicy innych klubów. No i mamy początek drugiego meczu Superkopa Hiszpania. Ruszyli. Wynik pierwszego spotkania na pewno wpłynie na taktykę obu zespołów. Popatrzmy, jak to się popatrzy. Ale nie. Czy nie tak grać, jak będzie ciało. Matko, jakie lagi. Czekajcie, bo chyba coś jest nie tak. Coś musi być otwarte. Nic nie jest, czemu laguje? Czemu mam lagi? Czemu są takie lagi? Ja nie wiem. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Odzyskali piłkę w środku pola. Messi przed do przodu. Suarez! A jednak zmarnował! Piękna okazja do otwarcia wyniku. Obrona rywali chyba jeszcze się dobrze nie rozgrzała, bo dostał za dużo swobody. Zabrakło tylko wykończenia. Teraz jest dobrze. Może. Barcelona teraz przed szansą, popatrzmy. Sergio Busquets. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci. Teraz uzyskali piłkę rywalowi. Sergio Busquets. Messi. Lionel Messi. Nieudana akcja. Dembele. Piłkarze Barcy coraz bliżej bramki przeciwnika. Będzie rzut rożny. Z różnego, krótko do czekającego kolegi. Luis Suarez i ponownie Coutinho. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. No piłkę odebrał i wystrzelił. Cieszę Coutinho. Dobrze przejął to prostopadłe podanie, bo mogło być różnie. Jordi Alba. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja.
Coutinho. Zmarnował taką sytuację, jest podłamany. Casemiro. Lionel Messi. Dembele. Rakitic. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Lionel Messi zbliża się do pola karnego. Modric. Casemiro. Dobrze prowadzi piłkę. No, piłkę odebrał i... Messi. Lionel Messi. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Rozpoczyna atak Barcelona. Sergio Roberto. Lionel Messi. Sergio Roberto. Dembele. Luis Suarez. Coutinho. Dobrze to odczytał. Porę zareagował i mają piłkę. Umtiti. Sergio Roberto. Ivan Rakitic. Lionel Messi. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Dobrze, biega na wolne pole. Nie może tego zepsuć. Real prowadzi 1-0 w El Clasico. Barcelona musi odpowiedzieć ogniem. Trzeba jedynie pamiętać o rozsądnej grze w obronie. Nic na szybko, panowie. Zresztą jedni i drudzy czują respekt przed sobą. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Sergio Busquets. Sędzia nie przerywa gry, stosując przywilej korzyści. Barcelona przy piłce. Blisko pole karne, może strzelać. Borja Mayoral. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Jordi Alba. Kapitalna interwencja. Porę przyciął do podania. Suarez. Dobra interwencja obrony. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Do tej pory było mu nieźle, ale przeciwnik przejął tym razem piłkę. Uderzenie w stronę bramki. Real Madrid ma szansę. Casemiro! Aj, fatalnie to uderzył. Źle trafił piłkę przy uderzeniach w głowę, to częsty problem. Wystarczy ruch sekundę za wcześnie lub za późno. I właśnie widzieliśmy, co się wtedy dzieje. Sergio Busquets. Eder. Rakitic. Suarez. Piłkarze Barcy coraz bliżej bramki przeciwnika. Luis Suarez. Dembele. Może spróbować uderzenia na bramkę. Zjął mu praktycznie piłkę z nogi. Rozpoczynają kontratak. To będzie rzut wolny.
ostateczne zagranie zupełnie nieudany ten ślizg. Casemiro. Królewscy wyprowadzają atak. Może zdecydować się na strzał. Udanie broni piłka cały czas w grze. I będziemy mieli wzrosty dla Realu Madryt. Wybita piłka, ale Borja Mayoral. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Będzie strzelał. Zablokowany strzał. Rzut rożny dla Realu Madryt. Obrońca wybija piłkę po tej tętrze. Będą szukać teraz okazji do kontry. Suarez. Interesująco zapowiada się ta akcja. No teraz! Ależ obrona! Brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarze mają te swoje sztuczki. Widzą więcej. Starożnika, krótko po ziemi. Szutka na bliski. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstował. Przejmują gracze Barcy. Sergio Roberto. Ofensywnie zdecydowanie Barcelona. Sergio Busquets. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Sergio Busquets. Luis Suarez. Coutinho. Suarez. Posyła w pole karne, mocne podanie, przy ziemi. Przechwyt, ale nie opanował. Eder. Znalazł się na czystej pozycji. Faul. No czysto byłem zatrzymany. Eder! Sięgnął piłki ręką. Piłka poza boiskiem i rzut rożny dla Realu. Teraz druskali kilka rywalowi. Nie ma gola. Suarez. Szał został. Iwan Rakitic. Barcelona wywalczyła rzut rożny. Zbyt słabe to dośrodkowanie. Piłka nie dotarła do celu. Dembele. Blaugrana przesuwa się z piłką do przodu. Dembele. Coutinho. I będzie dośrodkowanie rzutu rożnego dla Barcelony. Wybrali krótki wariant rożnego. Dembele szukają miejsca, żeby szybciej zagrać. Eder. Blisko już do bramki. Ma do kogo podać. Coutinho. Jordi Alba. Tracili piłkę. Borja Mayoral. Faul. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Ale pani sędzia, czemu nie było bliska? Gdzieś pańscy sędziowie. Dobrze udało się. Ja fauluję tak użyć, ale on też. Oni to faulują, ale to był faul, nie? Nie trafił w piłkę. Dembele, Rakitic.
Iwan Rakitic! Ach, jak niewiele brakowało, żeby teraz padł gol wyrównujący. To nie była jakaś stuprocentowa okazja, ale strzał okazał się bardzo solidny, minimalnie niecelny. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Luka Modric! Spodziewaliśmy się bardziej wyrównanego meczu, a na razie Turecy wypracowali już sobie dwuprocentową przewagę. Nawet w Barcelonie ciężko będzie to odrobić. Popatrzmy, jak znakomicie wykończył tę akcję. Zrobił to z prawdziwym kunsztem. Pięknie. Wystarczy popatrzeć na wizję trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Mamy dośrodkowanie, ma tam to strzelić. Dembele. Sergi Roberto. Dembele. Za szybko stracimy. Eder. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Luis Suarez. Eder. Pokonuje z piłką kolejny mecz. Eder! Za bardzo podszedł pod ten strzał. Wysoko nad bramką. Iwan Rakitic. Piłkę w stronę bramki prowadzi Lionel Messi. Dośrodkowanie Messiego. Lionel Messi. Dembele! Minimalnie obok bramki. I piłka po górce na uszu. Lionel Messi. Dembele. Iwan Rakitic. Sergi Roberto. Dembele. Iwan Rakitic. Messi. Dembele. Iwan Rakitic. Powinien grać w pole karne. Dembele. Iwan Rakitic! Sędzia pokazuje rzut rożny dla Barcelony. Ale odbiło się ostatnio od Barcelony. To nie powinien być rzut rożny. Może być groźnie. Borja Mayoral. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Ale rywale odebrali piłkę. Coutinho. Za linię już. Wybuch za linię. Lionel Messi. Atak Barsy. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Wciąż Suarez. Ach, było blisko. Niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna. Rozpoczynają kontratak. Sergio Roberto. Wspaniale idzie w tym meczu rewanżowym o Superpuchar Hiszpanii. W pierwszej połowie byli lepszym zespołem i do szatni schodzą prowadząc. Tak, daje im to zdecydowaną przewagę. Po przerwie wrócą na murawę jako ci, którzy muszą tylko bronić wynik.
Bezmienna leć. Ostatnie trzy kwadranse tego dwumeczu przed nami. Za niespełna godzinę ktoś podniesie w górę super puchar. Teraz drużyna znajdująca się w gorszym położeniu powinna pójść do frontalnego ataku. Nie ma przecież już niczego do stracenia. Arbiter zauważył faul zawodnika Barcelony. Na swoje pozycje. Filipe Coutinho. Borja Mayoral. Blisko pole karne. Może strzelać. Może spróbować uderzenia na bramkę. Mistrz dryblingu. Tak ładnie uciekł obrońcą. Jak można zmarnować taką okazję? Tylko on sam wie, jak można było nie wykorzystać tak dogodnej okazji. Out. Real Madrid wznowi grę. Dobry mecz tego zawodnika. Kolejny raz przejmuje piłkę. Sergio Busquets. Dobre przejęcie podania w środku pola. A szkoda. Nie udało się opanować piłki. Luis Suarez. Piłka wraca do Messiego. Sergio Busquets, Rakitic, Dembele, Sergio Roberto, Lionel Messi, Luis Suarez, świetna obrona. Borja Mayoral. Real, coraz interesująco Borja Mayoral. W tej odległości nie można się pomylić. Bramka z bez racji. Kolejna bramka. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kto wygra ten mecz. Jedyne pytanie, jakie można tu sobie jeszcze zadawać, to o rozmiary tego życia. Dokonuje teraz zmiany. Odrobienie takiej straty nie będzie łatwe. 3-0. Sergio Busquets. Toni Kroos. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Uderza! Dokonuje zmiany. No to może. Za chwilę będą mieli okazję do grania cudownego. Real dokonuje zmiany. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. To dobry moment na centrze. No, chyba nie do końca to mu chodziło. Suarez. Rozpoczynają kontratak. Paulinho. Sergio Busquets. Suarez. Dembele. Luis Suarez.
przebił się. No, będzie gol? Piękna interwencja. Znowu piłka poza boiskiem i znowu kolejny rzut rożny. Uderzenie? Nieudany strzał. To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły. Takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko piłka gdzieś poza boiskiem. Coraz bliżej bramki przeciwnika. Marcelo. Sergio Busquets. Lionel Messi. Dobrze, teraz Bruskali piłkę rywalowi. Borja Mayoral. Lionel Messi. Blisko pole karne. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. No i udało się odzyskać piłkę. Lionel Messi. Robi się niebezpiecznie. Paulinho. Dembele. Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. Najgorętszym teraz tematem w prasie jest wieść, że Muniain ma podobno przejść do Milanu. Tak, piłkarz ponoć już mówił, że coś jest na rzeczy, więc w najbliższej przyszłości możemy chyba spodziewać się oficjalnego komunikatu ze strony klubu. Nie udało się ani dobrze przyjąć, ani utrzymać piłki. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Gareth Bale. Królewscy wyprowadzają atak. Jordi Alba, Luis Suarez, co za okazja, Coutinho, ach, niecelnie, taki strzał z woleja bardzo widowiskowy, gdyby tylko trafił szef bramki, wyglądałoby imponująco, a tu wyglądało to inaczej, uderzenie chyba lekko spóźnione, efekt mizerny. Gareth Bale. Ciągle przy piłce Bale. No, udało mu się uwolnić pod opiekę. Wszechwyt, ale nie opanował. I będziemy mieli kolejny rzut rożny, który to już z rzędu. Toni Kroos, rzut rożnego, pole karne. Ale jednak nic z tego nie wyszło. Dobra okazja. No, uchronił przed stratą bramki Ter Stegen. Nie wiem, który to już rzut rożny z rzędu. Pomyliłem się w liczeniu. Piłka wybita z pola karnego. Ładnie zasłania piłkę przed przeciwnikami. Eder. Szansa! Nie złapał piłkę. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Paulinho. Jordi Alba. No, udało się przejąć. Jest coraz bliżej bramki. Może stąd strzelać. Bramkarz pewnie szyka. Real Madrid teraz atakuje. Suarez. Coutinho holuje piłkę. Suarez. No, to nie było najszczęśliwsze z Barcy. Sergio Busquets. Toni Kroos. Paulinho. Piłkarze Barcy coraz bliżej bramki przeciwnika.
Suarez strzał. Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Paulinho. No, z tego miejsca można strzelać. Po raz kolejny zwycięsko wychodzi z indywidualnego pojedynku. Zostawił za sobą trochę boiska. Ostatnie 20 minut będzie przed nami. Aut za Bartolomy. Ma za sobą naprawdę dobry mecz. Teraz trener daje mu odpoczynek. Sergio Roberto przyjął i odgrywa z powrotem. Lionel Messi zbliża się do pola karnego. Sprytnie teraz. Dembele. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Dembele. No, zdecydowanie ma wybór, do kogo zagrać. Coutinho, Paulinho. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Goście kompletnie zdeklasowali przeciwnika. A to Jacku, wydaje mi się, że nawet kibice gospodarzy. Wybiega na pozycję. Strzela! Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Suarez. Luis Suarez. Fatalne podanie, no i strata. Jordi Alba. Atak Barsy, zobaczmy, co z tego wyniknie. Przechwyta lepiej, nie opanował. Kovacic. Borja Mayoral. Idzie do przodu. Jest okazja. Znakomicie, brawo. Nie potrafią rywale wyjść do presji. Znowu rzut rożny. Rożnego dośrodkowuje Toni Kroos. Piłka wybita z pola karnego. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Sergio Busquets. Zagranie na skrzydło do Suareza. Dembele. Suarez. Sergio Busquets. Ma do kogo zagrać. Borja Mayoral. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Paulinho. Jordi Alba. Rozpoczyna atak Barcelona. Dobrze przeczytał podanie. Borę zareagował. Nie jeszcze na. Paulinho. Filipe Coutinho. Dembele. Dobra pozycja do oddania strzału. Jest teraz przy bramki. Jest okazja do strzału! Proszę Państwa! Niesamowite emocje na trybunach! Z tak małej odległości niby wystarczy przyłożyć nogę, ale najpierw trzeba się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie.
Barcelona teraz przed szansą, popatrzmy. No, bardzo ładnie przeszło to podanie. Grając z kontuzją, nie jest przydatny dla drużyny. Coutinho? To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Borja Mayoral? Real, coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Może spróbować uderzenia na bramkę. Będzie zmiana w drużynie Barcelony. Gramy, taka jest decyzja arbitra. Suarez. Zdążył w ostatniej chwili. Real Madrid teraz atakuje. No, będzie gol? No, można powiedzieć, że strzelał panu Bogu w okno. Sergio Busquets. Blisko pole karne, może strzelać. Gareth Bale. Ładnie ruszył Bale. Przeskoczył. Szansa! Gol dla Real Madryt. Pozamiatane, nie ma litości, nie ma zmiłu, po trupach do zwycięstwa. Tak, to było dość szczytostronne widowisko. Zwycięzcy ani na chwilę nie odpuścili swoim rywalom. Teraz stawiają kropkę na nich. Realizator pokazuje reakcję trenera i jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu.